W niedzielę 24 września Ochotnicza Straż Pożarna w Przysusze świętowała niezwykły jubileusz, stulecie swojego powstania. Po uroczystym nabożeństwie w intencji strażaków obchody przeniosły się na targowisko miejskie, gdzie oficjalnie przywitano gości, odczytano krótki rys historyczny jednostki, a następnie wręczono odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym druhom. Dzień dobry, witam Państwa na stuleciu jednostki OSP w Przysusze. Za chwilę nastąpi odsłonięcie pamiątkowej tablicy na murze jednostki. Do odsłonięcia tablicy zapraszam drucha Zbigniewa Gołąbka, starostę Mariana Niemirskiego, burmistrza gminy miasta Przysucha Tadeusza Tomasika oraz drucha Kamila Potockiego. Pasuś! Upamiętnić tych, którzy pożyli przed 100 laty i przestały ten wiek. Tutejszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej zmarłym daj życie wieczne. Nam odpuść winy, jaką my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, Ducha Świętego, nie wstąpi na to miejsce i nas tutaj zgromadzonych. Przez 100 lat istnienia naszej formacji, tak ważnej dla przysuskiej społeczności, przewinęły się rzesze mieszkańców Przysuchy. Wspominamy ich, by z efektów ich bezinteresownej i trudnej pracy czerpać przykład i siłę do nowych zadań, jakie na nas czekają. Oddajemy hołd wszystkim druhom, którzy nie doczekali tej uroczystej chwili, a położyli ogromne zasługi w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Że rozpoczęliśmy te uroczystości tydzień temu.
bo 16 września pielgrzymką strażacką powiatu przysuskiego i mszą świętą w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, której tą mszy świętej miałem zaszczyt przewodniczyć, zaznaczyć po raz pierwszy w swoim życiu kapłańskim w tym szczególnym czasie jubileuszy Matki Bożej, stulecia objawień fatimskich i 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dzisiaj kontynuujemy uroczystości jubileuszowe i w tej podniosłej chwili pragnę serdecznie powitać wszystkich, którzy tworzą tę wspólnotę. Spowiadam się do Bożego Mocnego i mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o Bogu, wszelkimi zaniedbaniami. Moje bardzo wielka wina. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje. I do Boga naszego, gdyż jest hojny w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto Słowo Boże. Specjalistycznemu sprzętowi, który posiada straż. Straż pożarna stała się jednostką przygotowaną do pomocy w bardzo wielu różnych sytuacjach. Trudnych, losowych sytuacjach, które wpisane są w codzienność naszego życia. Wypadki drogowe, skażenia chemiczne, katastrofy budowlane. Strażacy mają do dyspozycji i nowoczesny sprzęt, i drabiny, i sprzęt do utylizacji substancji szkodliwych, i bardzo wiele innych rzeczy, o których nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy. Do momentu, kiedy zagraża nam niebezpieczeństwo i potrzebujemy ich pomocy. Wypełniają więc wiele różnych obowiązków, o wiele więcej niż kiedyś. A więc strażacy stają się na co dzień naszymi przyjaciółmi. Ta gama niebezpieczeństw, która nam zagraża, jest w jakiś sposób zmniejszona dzięki ich zaangażowaniu, dzięki ich formacji, dzięki ich permanentnej pracy nad sobą. Często przejmują funkcje służb miejskich, policji, nawet wojska. Dlatego ważna jest formacja również i duchowa strażaków, integralna, składająca się na wymiar ich fizyczności,
dbałości o kondycję psychofizyczną i też dbałości o wymiar duchowy naszego istnienia. O ten wymiar duchowy na co dzień nie mamy czasu, czasami możliwości, żeby zadbać, ale jest to konieczne do tego, żeby spojrzeć na człowieka całościowo, do go dotknąć w różnych wymiarach jego istnienia. Wtedy w pełni żyjemy, w pełni jesteśmy twórczy, wtedy w pełni możemy się zaangażować w służbie dla drugiego człowieka. A więc do tych obowiązków strażaka, oprócz na pewno gaszenia pożarów, przypominam rzeczy jasne, ale dzisiaj jest okoliczność, żeby jeszcze raz je przywołać i podjąć właściwą, całościową refleksję nad powołaniem bycia strażakiem dziś, we współczesnym świecie. To są zadania i organizowanie akcji przeciwpowodziowych, ewakuacja osób, zwierząt, mienia z różnych trudnych terenów, niedostępnych często dla człowieka, ewakuacja osób w sytuacjach zagrożenia wybuchu, wysadzenia budynku. Biorą strażacy udział w różnych misjach w różnych częściach świata, nasi polscy strażacy. Zabezpieczenie terenu skażonego środkami chemicznymi, współpraca z innymi służbami. Panie siostry i bracia, dlatego może warto dzisiaj przywołać jedno z 10 przykazań strażackich, które odnalazłem w literaturze przedmiotu z 1901 roku. Jak przypomina nam to przekazanie, strażaku, bądź dumny z tego, że należysz do Towarzystwa Pożarniczego. Bądź dumny z tego, że należysz do niezliczonej rzeszy wojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego. Są na świecie rozmaite pożyteczne stowarzyszenia, lecz nad wszystkimi góruje Stowarzyszenie Ochotniczych Dobrowolnych Strażaków. Możesz być dumny ze swego munduru, ze swego udziału w szlachetnej pracy swego towarzystwa, lecz strzeż się niegodnym czynem splamić tego munduru. Jak świecisz porządkiem i czystością rysztunku, tak samo świeć dobrą sławą. Broń honoru swego stanowiska i swego stowarzyszenia. Nie tylko słowem, ale honorowymi postępkami. Panie, ochranij wszystkich wiernych Kościoła przed grzechem i pokusami powodowania wartością sprzecznych z Ewangelii. W Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wspieraj papieża Franciszka, biskupów, kapelanów strażaków, aby z mocą głosili słowo prawdy powierzone im przez Chrystusa. W Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Daj nadzieję tym, którzy w pożarach i innych klęskach żywiołowych stracili dorobek życia i skieruj do nich pomocną dłoń bliźnich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Udzielaj swojego błogosławieństwa i potrzebnych łask za stawiennictwem świętego Floriana wszystkim strażakom i ich rodzinom, aby na wzór Trójcy Przynajświętszej pielęgnowali wzajemną miłość i oddanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ave Maria.
Mieszkańcy Przysuchy, rok 2017 jest szczególny dla naszej jednostki. W dniu dzisiejszym przyszło nam świętować jubileusz stulecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Przysusza. 100 lat temu nasi przodkowie rozpoczęli budowę dzieła, które mamy zaszczyt kontynuować i pielęgnować. Dzieło to zostało stworzone po to, by nieść pomoc mieszkańcom. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo pogodzić codzienne obowiązki oraz pasję, jaką dla nas jest Ochotnicza Straż Pożarna. Dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować w imieniu zarządu wszystkim druhom, którzy aktywnie udzielają się w naszej formacji. Dziękuję przede wszystkim również rodzinom strażaków za wsparcie, wyrozumiałość. Niejednokrotnie bywa, że syrena wzywa nas do niesienia pomocy w trakcie świąt lub rodzinnych uroczystości. Dzięki temu takie zaangażowanie druhów udało nam się w przeciągu ostatnich kilku lat zdecydowanie poprawić mobilność tejże jednostki. Nękana pożarami Przysucha, przeważającej większości o drewnianej zabudowie, stanęła u progu XX wieku przed koniecznością zbudowania pierwszych struktur zorganizowanego ratownictwa od ognia. Dokładna data założenia straży w Przysusze nie jest znana. Wiadomo, że zebranie założycielskie zorganizowano w lipcu 1917 roku. Pierwszym prezesem miejscowej straży został Stefan Sobieszewski, adwokat, właściciel komorowy. W latach 20. XX wieku pod kierownictwem Antoniego Zegara jednostka osiągnęła wysoki poziom szkolenia bojowego. Druhowie zaczęli odnosić liczne sukcesy podczas zawodów powiatowych i wojennych. Zdobywali nagrody pieniężne i wyróżnienia. U progu niepodległości pomoc mieszkańcom wniosło 60 lat. Wraz z wybuchem II wojny światowej zawieszono działalność wojsk. Po pół roku reaktywowano. W okresie wojny rozpoczęto także remont remizy strażackiej, zakupiono nowe podwozie do motopompy, zainstalowano syrenę alarmu. Poddano remontowi instalacje elektryczne. Komendantem OSP był wówczas Antoni Zegar. W szeregach straży odnotowano 20 strażaków. Po wojnie Turkowie mogli liczyć na ofiarność społeczeństwa. W 1947 roku otrzymali w darze samochód marki Steyr. Jednostka ściśle współpracuje z organizacjami, instytucjami działającymi w mieście. Wciąż rozwija swoją działalność. Jest ważnym ogniwem wspomagającym rozwój lokalnej społeczności. Podejmuje działania na rzecz promowania kultury fizycznej i sportu.
podejmuje inicjatywy upowszechniania wiedzy z zakresu przeciwdziałania pożarom. Prowadzi różnorodne szkolenia i kursy. W 2017 roku w szeregach spraw służy 39 druków i 8 druków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 297 przez 44 przez 2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Przysusze została oznaczona złotym znakiem Związku ASP RP. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej można oznaczyć sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej przy susze najwyższym strażackim oznaczeniem złotym znakiem Związku. Marszałek Województwa Mazowieckiego medalem Pro Mazowia wyróżnił jednostkę OSP Przysucha pana Tadeusza Tomasika, drucha Józefa Pomykała. O wręczenie medali proszę członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego oraz radnego sejmiku Województwa Mazowieckiego pana Zbigniewa Gołąbkę. Wrażliwych i życzliwych, oddanych społeczności lokalnej.
i tutaj poprosimy wszystkich gości zaproszonych, pierwszą widownię, o brawa dla naszych wydatnych strażaków. Straż to wspólnota celów, to tożsamość, emocje i wartości. Wartości, które są wypisane na naszych strażackich sztandarach, w zależności od okresu stuletniej naszej historii. Było jednością siedmi, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, ale najczęściej występuje i słusznie Bogu na chwałę, ludziom na pożytek lub na ratunek. Tej wartości strażacy byli, są i będą wierni. Ale również straż, to co nas najbardziej łączy, to wspólnota celów, sztandar, mundur i gotowość niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Ja bym Wam podziękować w imieniu wszystkich mazowieckich strażaków Państwowej Straży Pożarnej za Waszą działalność, za wsparcie naszej codziennej pracy. Chciałbym odczytać przy tej okazji list skierowany na ręce prezesa OSP Przysucha od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Z okazji uroczystych obchodów stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim grupom celebrującym znakomity jubileusz, życząc dalszych osiągnięć pełnionej przez Was społecznej misji, jak również wszelkiej pomyślności osobistej. Szczególne słowa uznania kieruję do wszystkich tych z Państwa, którzy z tej okazji zostali uhonorowani odznaczeniami i wyróżnieniami. Korzystając ze sposobności, dziękuję dziś Państwu za wzorową działalność na rzecz zintegrowanego systemu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności w macierzystej gminie oraz powiecie przysuskim, za upór i konsekwencje wobec coraz trudniejszych i wciąż bardziej odpowiedzialnych zadań, jak również stałe zaangażowanie w sprawy miejscowej społeczności. Chciałem się dołączyć bardzo krótko z szacunku dla wszystkich kosztów sztandarowych, ograniczyć swoje wystąpienie do minimum. Przyjmijcie również życzenia od Zarządu Województwa Mazowieckiego, te wszystkie wyrazy wsparcia, o których mówił również druh Zbigniew Gołąbek, Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Staramy się jako strażacy ochotnicy, na ile możemy, jak możemy wspierać Wasze działania, rozprzestrzeniać wszystkie straże, na ile możemy, robimy to i Szanowni Państwo, to powie będziemy robić. Jest taki moment podczas jubileuszu, kiedy gratulując wszyscy gratulujemy się 100 lat, przecież to strasznie dużo okres, dużo zasług, ruchów. Jest taki moment również, Szanowni Państwo, że moment takiego przypomnienia sobie pewnych rzeczy, które się wydarzyły. Ja pamiętam, jak z druhami w 2011 roku, pamiętacie te zdarzenia, wichury, łamane drzewa, pewne słowa, które padały, czasem mniej czy bardziej przemyślane, byliście wtedy, Szanowni Państwo, Panowie Druhowie, tak naprawdę tak jak mieliście na tyle pomoc, na ile potrafiliście i nigdy w tamtym momencie wszyscy, jak wszyscy, którzy widzieli Waszą ciężką pracę, dziękowali Wam za to i dziękując, w terenie skoczyła za to, że jesteście gotowi nieść tą pomoc. W imieniu starosty powiatu przysuskiego Mariana Jędrzyckiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Przysusze Krzysztofa Wodniaka oraz własny mam zaszczyt i przyjemność, Szanowni Druhowie, przedstawić list motywacyjny z okazji Waszego pięknego jubileuszu stulecia. Bogatość, zawartość i treść tego listu jednak pozwolę sobie przekazać bezpośrednio na ręce Pana kolegi Drucha Prezesa, nie czytając, rozumiejąc wszystkich druhów, którzy stoją tam po drugiej stronie w pocztach sztandarowych. Ograniczę się, tylko jak pozwólcie, tylko do złożenia życzeń. W imieniu samorządu powiatu przysuskiego życzymy dalszych sukcesów w realizacji przyjętych celów i zadań. Bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Święty Powiat otacza Was swoją opieką
a pełniona służba będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Szczęść Wam Boże! Drodzy duchowie strażacy, dostojni goście, Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to dzień szczególny dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze, ale to również dzień szczególny dla całej społeczności naszego miasta i naszej gminy, bowiem jednostka Straży Pożarnej w Przysusze obchodzi swoje stulecie. Zmieniali się przez ten okres 100 lat ludzie, zmieniały się zagrożenia i charakter tych zagrożeń, ale nie zmieniał się cel. Tym celem było, jest i będzie zapewne ochrona życia, zdrowia, imienia i swoich współmieszkańców. Wy, drodzy duchowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze, ten cel realizujecie przez te lata co roku. Pozwólcie, że w imieniu samorządu przysuskiego, reprezentowanego przez pana Mirosława Mieszkana, przewodniczącego rady i reprezentujący wszystkich radnych, w imieniu mojego zastępcy, w imieniu własnym, złożę wam serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, dużo sił, uznania społecznego, życzliwości ludzkiej. Ponieście pod tym sztandarem, który posiadacie, wszystkie te idee i cele, które przyświecały waszym poprzednikom. A na pamiątkę tej dzisiejszej uroczystości przekażemy wspólnie, myślę, że praktyczne i upominek, który przyda wam się w dalszej działalności. Drodzy strażacy, w imieniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej przysłuszę składam serdeczne gratulacje dla strażaków z OSP Przysłucha. Gratuluję tak pięknego jubileuszu. Jednostka powstała w trudnym okresie w dziejach Polski. Przyczyną jej powstania było rosnące zagrożenie pożarowe zarówno w miastach, jak i na wsiach. Dlatego serdeczne podziękowania dla wszystkich pokoleń strażaków działających w tej jednostce, począwszy od założycieli, po obecnie działających strażaków w tej jednostce. Kieruję tutaj słowa podziękowania przede wszystkim dla członków honorowych, strażaków, którzy do niedawna pełnili swoje funkcje jako czynni strażacy, działali w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jak wcześniej ksiądz wspominał, niektórzy działali w tych jednostkach ponad pół wieku. Życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia, radości, satysfakcji z tej działalności pożarniczej i szczęśliwych wyjazdów i powrotów z akcji ratowniczo-gaśniczej. Wszystkiego najlepszego. Panie Prezesie, dowódca uroczystości, Ruraczej Rad melduje zakończenie uroczystego apelu stulecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze. Dziękuję za wzorowe przeprowadzenie uroczystości. Dalej nie wiem, jest scenariusz.
a przede mną tak na gorąco, tuż po bardzo zaszczytnym wyróżnieniu, burmistrz miasta gminy Przysucha, pan Tadeusz Tomasik. Panie burmistrzu, pierwsze wrażenia. No, ogromna radość, że impreza udała się. Myślę, że stulecie to naprawdę był jubileusz, który zasługiwał na taką oprawę, jaka dzisiaj miała miejsce. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować przede wszystkim zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze, wszystkim osobom, które współdziałały, pomagały w tym, żeby ta uroczystość się udała. Powiem nieskromnie, również była tu cegiełka samorządu, zarówno ta finansowa, jak i organizacyjna. Bardzo dziękuję mieszkańcom, którzy dzisiaj przybyli na te uroczystości. No i przede wszystkim i również pogodzie, która jakby dostosowała się do charakteru i do przebiegu tej całej uroczystości dzisiejszej. Także wszystkim za wszystko serdecznie dziękuję. Zapytam, bo to zwieńczenie też takiej pana trochę działalności, to co trzymamy tutaj w ręku, tak trochę serce się raduje raczej, że ktoś docenił jednak. Bardzo się cieszę i tą pomazowię odbieram jako podziękowanie dla całego środowiska Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również dla całego środowiska przysuskiego. Dziękuję ślicznie. No i życzymy następnych wielu, wielu lat. Mówiąc 100 lat, myślę, że bym trochę przesadził, ale w takim zdrowiu i przede wszystkim z takimi owocami jak obecnie. Bardzo dziękuję. A przede mną zapewne telewizory poznają. Panie Marszałku, oczywiście Marszałek Rajkowski. Panie Marszałku, takie uroczystości tak trochę, tak jak pan powiedział, i wspomnienia, i obecna radość gdzieś w sercu tkwi. Nie, oczywiście tak. No to jest okoliczność przede wszystkim podziękowania wszystkim strażakom tu z Przysuchy. Też wspominamy ten czas, kiedy przechodziły te słynne złote trąby, jak to określali niektórzy samorządowcy. No to był czas, kiedy rzeczywiście Straż Pożarna, w szczególności ochotnicy, sprawdzili się. Więc ja z bardzo dużym, zawsze takim, z taką wdzięcznością do wszystkich strażaków kieruję słowa podziękowań w imieniu własnym Samorządu Województwa Mazowieckiego. Sam jestem ochotnikiem, sam jestem strażakiem, staram się działać na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Dzisiaj była też okazja podziękować samorządom, które wspierają. No to w szczególności muszę wyróżnić samorząd miasta Przysuchy. Dlatego też uhonorowaliśmy medalem okolicznościowym Promazowia pana burmistrza Tomasika za tą, myślę, że właśnie za to zrozumienie potrzeby wsparcia, wspierania ochotniczych straży pożarnych, bo no, to człowiek, który rzeczywiście rozumie te potrzeby. Życzyłbym sobie, żeby wszyscy samorządowcy z tego terenu mieli takie podejście do tych działań, chcieli tak aktywnie wspierać straży, bo to jest dla dobra wspólnego. Panie Marszałku, może coś o panu, bo tak wiem i no, podziwiam niektóre pasje, które pan ma w sobie, w sercu, a jak to było ze strażą, czy to tak jak ta piosenka o małym strażaku, kiedyś zapragnąłem wstąpić? To rzeczywiście potrzeba chyba taka płynąca z serca. Ja, będąc jeszcze szefem Urzędu Wojewódzkiego, widziałem aktywne działania ochotników i w tym momencie no, postanowiłem zapisać się do straży. To jest rok 2011. Zapisać się do straży. Myślę, że przez piastowanie dzisiaj tej funkcji też strażacy wybrali mnie jako delegata do zarządu wojewódzkiego, do prezydium tego zarządu, więc mam czynną możliwość wspierania i mówienia głosem również tych wszystkich ochotników. Dlatego tym bardziej dzisiaj ciężko czasami pogodzić się ze słowami, które padają, od może trochę nieprzemyślanymi słowami. Ja to sobie tak tłumaczę, bo ciężko zrozumieć słowa pana generała Suskiego na mównicy sejmowej 12 września, kiedy mówi, że samorzutnie przemieścili się ochotnicy, żeby ratując życie, zdrowie, mienie ludzi, którzy tego potrzebowali w tych zdarzeniach sierpniowych. Dla mnie niezrozumiałe, bo tym ludziom należy się podziękowanie. Jeżeli nawet miały być jakiekolwiek uwagi dotyczące zgłoszenia wyjazdu, jak to pan generał określił, samorzutne przemieszczenie się osłabiło potencjał w danych miejscowościach, mogło się coś wydarzyć. Natomiast są takie sytuacje i te sytuacje były właśnie tu w Przysusze i ochotnicy to mają jakby rozumienie tego, że są takie sytuacje, które wymagają właśnie tego odruchu serca i wszyscy muszą wtedy wszystkie ręce na pokład.
a zwracanie uwagi strażakom pewnej niesubordynacji, bo tak rozumiem te słowa, było nie na miejscu i myślę, że niegodne osoby, która nosi mundur z tyloma gwiazdkami. Tak bym to określił. Ale dzisiaj wielkie święto. 100 lat to jest jeden wiek. Myślę, że te słowa, które padły nie tylko od pana marszałka, ale od wszystkich gości, wzmocnią straż pożarną całego powiatu Przyszyckiego, a te wszystkie nagrody, które ufundowaliście, no dodadzą otuchy. No tak, oczywiście, nie przyjechaliśmy z pustymi rękoma, przekazaliśmy tutaj dość sporo sprzętu. Ja myślę, że no, te potrzeby są olbrzymie, tak? My jako samorząd rzeczywiście w ostatnich latach przekazaliśmy 70 milionów, w tym roku choćby 5 czy 6 milionów na nowe wozy strażackie. Mieliśmy świetny instrument jako samorząd, myślę, że wyczuwaliśmy te potrzeby też ochotniczych straży pożarnych poprzez wsparcie na przykład Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którym samorząd województwa mazowieckiego zarządza, tak de facto oczywiście no, kwestie polityczne biorą górę, bo dzisiaj administracja rządowa przejmuje tam władztwo. Mam nadzieję, że zrozumienie, centralizacja tych wszystkich kwestii nie będzie miała wpływu na to, na te potrzeby i zrozumienie tych potrzeb lokalnych. Bo tak mi się wydaje, że z Warszawy trochę gorzej trudno widzi się te potrzeby, będąc gdzieś w środowisku lokalnym widać, że te potrzeby są i ten głos jest słyszalny chyba szybciej niż miałby dotrzeć do Warszawy. Ale za to, co robiliście, robicie na zakończenie, myślę, że mogę tak sobie pozwolić w imieniu całej społeczności Mazowsza, dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję. Super.